Serdecznie witam wszystkich i jeżeli chodzi o najbliższy mecz, to tak naprawdę przygotowania rozpoczęliśmy po tym, powiedzmy, udanym tak naprawdę meczu Pucharu Polski, bo sam nie ukrywam, że od obojętnie co by nie mówić, wyniki w Pucharze Polski pokazują, że nie była to prosta droga i każdy z nas dawał sobie sprawę, że mecze na Widzewie, jakby ktoś przeanalizował historię, to też jakby było odwrócenie tej pasy. Ja osobiście sam jakby nigdy nie wygrałem na Widzewie i pierwszy raz wróciłem do swojego miasta i udało się przejść tą pierwszą przeszkodę. Jak Śląsk przechodzi pierwszą przeszkodę, to wydaje się, że te cele, które żeśmy sobie nakreślili, będą dalej realizowane. I tak naprawdę od razu po tym pierwszym meczu zaczęliśmy przygotowania do niewątpliwie ciężkiego meczu z Łęcznej. Po pierwsze dlatego, że jest to trzeci mecz w mikrocyklu treningowym i od razu zaczęliśmy od treningu regeneracyjnego bezpośrednio po meczu. Tam mieli przygotowany cały aspekt i rowerów, i treningu takiego 40-minutowego przed podróżą, żeby skoncentrować się u naszych piłkarzy na regeneracji. Dzisiaj przed treningiem jeszcze sprawdzimy wszystkich ich, jaki jest poziom zmęczenia i na tej bazie też będziemy jakby brali dodatkowe te czynniki pod uwagę pod kątem ustalenia też bezpośrednio składu optymalnego na czekający nas mecz z Łęczną. Jeżeli chodzi o sam górnik, to oczywiście jest to Beniaminek, natomiast ja uważam, że jest to nietypowy Beniaminek, ponieważ w zespole Górnika Łęczna występuje naprawdę wielu doświadczonych piłkarzy i można tutaj rozpoczynać od bramki, od Sergiusza Prusaka, który może nie ma wielkiej przeszłości ekstraklasowej, ale jest to bardzo doświadczony gracz, nieprzypadkowo ma opaskę kapitana i jak nasze analizy pokazują, rzeczywiście była to zmiana, która gdzieś tam wprowadziła to szefostwo od obrony. Od doświadczonych Maćka Szmatiuka po Łukasza Mierzejewskiego, który zdobywał Mistrzostwo Polski, Przemka Kazimierczaka, Bożoka i tak dalej, i tak dalej. Także na pewno będzie to mecz wymagający od nas przede wszystkim bardzo cierpliwego stosowania tej filozofii, o której mówimy cały czas, czyli utrzymywania się przy piłce i próby narzucania własnego stylu, bo też analizy pokazują, że jeżeli Górnikowi odda się pole, to z tymi zawodnikami, o których wcześniej mówiłem, potrafią dobrze przygotować. Oczywiście jeszcze zapomniałem o Grzegorzu Boninu. W moim odczuciu jest to zawodnik, który teraz w tym momencie ma naprawdę dobrą dyspozycję i rzeczywiście trzeba zwrócić uwagę na to, ale obojętnie, co by tutaj nie mówić, jeszcze raz podkreślam, mamy swoją filozofię gry, tej gry, która na naszym stadionie i chcemy to oczywiście przełożyć też na wyjazdy, ale opiera się na posiadaniu piłki i narzucanie pewnej filozofii przeciwnikowi i do tego będziemy dążyli również w meczu tym, który czeka nas jutro. Właśnie to jest dobra informacja, że tak naprawdę przygotowujemy się w zasadzie w takim samym składzie osobowym jak do tej pory, także bezpośrednio po meczu nie było żadnych informacji. Przy wczorajszym treningu również wszyscy zawodnicy trenowali, część zawodników oczywiście w treningu wyrównawczym plus te rzeczy, które zawsze mamy robione, natomiast część w treningu regeneracyjnym, żeby tak jak powiedziałem doprowadzić maksymalnie ich organizmy do tego, żeby jutro dać, bo bardzo ważne będzie w moim odczuciu właśnie to przygotowanie. Nie nazywałbym go fizycznym, tylko psychofizyczne, czyli nastawienie mentalne i po takiej przede wszystkim podróży, bo tutaj w takim aspekcie nie chodzi nawet o sam wysiłek fizyczny wykonany przez zawodników, ale to, co dzieje się później, czyli ta podróż, powrót, autokar i tak dalej, to są jakby elementy, które spowalniają proces regeneracji. No i tutaj bardzo mocno żeśmy jakby nad tym chcieli popracować, żeby jutro uzyskać ten efekt i postawić warunki Górnikowi w tym aspekcie również. Mecz z Górnikiem Łęczna, wydaje się, że nie chciałem mówić, czy będzie podobny, czy nie, bo ten scenariusz tak naprawdę jest nie do końca jakby do przewidzenia, ale jak nie mam, cały czas mówiąc o naszym zespole, jak mówimy o tej filozofii, którą mamy, to cały czas będziemy jednak dążyli do tego, żeby było to tak jak w pierwszej połowie z meczu z Koroną, czyli posiadanie piłki i szukanie właśnie gry na małą liczbę kontaktów, przenoszenie przez podanie ciężaru gry na połowę przeciwnika i stwarzanie sobie sytuacji i finalizowanie tych sytuacji. Do tego cały czas dążymy i w tym kierunku chcielibyśmy, żeby ten scenariusz wyglądał i w pierwszej, i w drugiej połowie tak samo. Tak to wygląda. Że musimy przygotować się na to, że na tą, oprócz tej piłkarskiej naszych aspektów, na to, że w grze obronnej czy po stracie piłki musimy być bardzo agresywni i wchodzić w pojedynki jeden na jeden, żeby pokazać, że jesteśmy gotowi tutaj na naszym terenie
po raz kolejny udowodnić, że tu się bardzo ciężko gra i nie jesteśmy gościnni.